Madoff, arcyoszust z Wall Street. Drobnych złodziejaszków od przestępców w białych kołnierzykach dzieli przepaść. Ci ostatni zaledwie w kilka lat potrafią zdobyć wbrew prawu ogromne kwoty. Korzystają z psychologii, perswazji i uwodzenia. Aujourd'hui, nasze życie opanował show business, który sprawia, że oszuści są w swoim żywiole. Motywy działania oszusta pozbawione są racjonalnego uzasadnienia. Traktuje to jako grę. Oczywiście przewidywany zysk kusi, niemniej na pewnym etapie pokusa traci znaczenie. Czy oszustom i hochsztaplerom rzeczywiście zależy na pieniądzach? Chodzi raczej o to, z czym się je kojarzy. Nowy Jork. 11 grudnia 2008 roku FBI aresztuje jednego z czołowych finansistów. Oskarżony o dokonanie gigantycznego oszustwa Bernard Madoff, wart jest 50 miliardów dolarów. Informacja trafiła na pierwsze strony gazet. CNN natychmiast podjęła temat niespodziewanego aresztowania. Trwał kryzys i codziennie ogłaszano kolejne bankructwa. Wbrew temu, ofiary zatrzymanego niezmiennie twierdziły, że ich pieniądze są bezpieczne i można je odzyskać. Nie mieli pojęcia, że ulokowane przez nich tony banknotów przepadły. Ludzie stracili oszczędności życia z dnia na dzień i domagali się głowy Madoffa. Ani w XIX, ani XX wieku przekręty finansowe nie należały do rzadkości. Jednak to, co współcześnie stworzył Bernard Madoff, pozostaje bez konkurencji. Jest manipulantem, świadomy, że ma dobry kontakt z ludźmi, korzysta z niego, dążąc do realizacji własnych planów. Ludzie, którzy trafiali na Wall Street i zakładali nowe firmy, pochodzili z rodzin uprzywilejowanych. Mieli za sobą najlepsze szkoły. Dzięki temu robili kariery w sektorze bezpieczeństwa. Madoff był inny. Aby zrozumieć, w jaki sposób gigantyczny przekręt funkcjonował przez ponad 20 lat i dotknął aż tylu ludzi, należy poznać psychologię i motywy działania tego niezwykłego przestępcy. Przeprowadziliśmy wywiady z osobami, które kontaktowały się z Madoffem na przestrzeni lat. Jest wśród nich Eugene Soltis, profesor zarządzania na Uniwersytecie Harvarda, autor książki o przestępczości w białych kołnierzykach, który zarejestrował wiele rozmów z Madoffem. Chodziło o rozkręcenie biznesu od zera, niekoniecznie z mojej pozycji. Nie wiedziałem, czego chcę od życia poza osiągnięciem sukcesu. Mamy tu odstępstwo od reguły. Oszust znał swoje ofiary, rodzinę, przyjaciół, członków społeczności żydowskiej. Mówimy o bliskich i najbliższych, których na dłuższą metę krzywdził. Oto przypadek diametralnie różny od podobnych przestępstw. Zazwyczaj ofiary i oszuści są sobie bardzo dalecy. Dopuszczający się oszustwa nie musi w tym celu ani widzieć, ani znać ofiar. Aresztowania dokonano w trakcie kryzysu finansowego tuż po najgłośniejszym bankructwie, czyli upadku Lehman Brothers. Zatrzymanie Madoffa dopełniło dzieła zniszczenia. Nazajutrz zwolniono go za kaucją. Inwestorom brakowało słów, a dziennikarze chcieli Madoffa zlinczować. Colleen Aaron korespondowała z nim przez ponad 4 lata. Teraz przygotowuje o tym książkę. Kiedy opuszczał apartament, dziennikarze dosłownie oblepiali go, naruszając prywatną przestrzeń. Napierali na niego, by zdobyć zdjęcia. Media mówiły o wściekłości inwestorów. Pośród rzeszy ludzi do głosu doszła psychologia tłumu. Chcieli krwi, linczu. Człowiek, którego twarz reprezentowała Wall Street, okazał się uosobieniem zła. Rozbito obóz pod jego oknami i rozwinięto transparent. Skacz, Bernie, jeszcze nie jest za późno.
Prasa demonizowała, porównując go do Jokera z filmu o Batmanie. Efekt niewiarygodnego przekrętu porównać można do trzęsienia ziemi. To było tornado, huragan i tsunami w jednym. Ludzie osłupieli. Nikt nie wierzył, że to się działo naprawdę. Madoff cieszył się powszechnym zaufaniem. Działał na rynku od dawna, a okazał się oszustem. Katastrofa. Chcę, by trafił do więzienia i został tam. Bez MacBooka i z dala od apartamentu za 7 milionów dolarów. Wielu z nas nie wie, gdzie się podziejemy za 2-3 miesiące, kiedy utracimy płynność finansową. Helen Chaitman reprezentuje 300 ofiar Madoffa. Sama jest jedną z nich i pamięta dzień aresztowania. To jedna z chwil, których się nie zapomina, podobnie jak to, gdzie byłam podczas ataku na World Trade Center. Szok wynikający z nagłej utraty wszystkich oszczędności był ogromny. Minął tydzień lub dwa, zanim mogłam się z nim uporać. Było naprawdę ciężko. Zajrzyjmy do głowy Madoffa, by zrozumieć, jak przechytrzył najwyższe władze amerykańskiego rynku finansowego. Tu, na trzeciej alei w legendarnym Lipstick Building, stworzył swój fundusz inwestycyjny. Z tych biur dyrygował jednym z największych przekrętów stulecia, dzień po dniu przez 20 lat. Naciągnął dziesiątki tysięcy ofiar. Oszustwo oparł na prostej piramidzie, zwanej schematem Ponziego, od nazwiska włoskiego imigranta, który korzystał z niej w latach 20. ubiegłego wieku. Charles Ponzi, oszust bez grosza, założył firmę finansową. Jej hasło brzmiało: pożycz mi swoje pieniądze, a zarobisz 50%. W ciągu kilku tygodni 30 tysięcy ludzi powierzyło mu 10 milionów dolarów. Oszałamiająca fortuna, w której posiadanie wszedł Ponzi, wzbudziła podejrzenia dziennikarzy. Okazało się, że pieniądze inwestowane na bieżąco wypłacał jako zysk z wcześniejszych transakcji. To była pierwsza piramida finansowa. Kiedy zabrakło nowych inwestorów, zabrakło środków na wypłaty dywidend dotychczasowym i wszystko runęło. Madoff działał tak samo. Wypłacał klientom stałe zyski przekraczające 10% wkładu dzięki bieżącym wpływom. Sześciu moich klientów inwestowało w fundusze Madoffa. Wszyscy robili to bezpośrednio. Wkłady zaczynały się na poziomie 1,5 miliona dolarów i sięgały nawet 80 milionów. W sieci finansów tak duże odsetki przykuwają uwagę. Opiekunowie portfeli zamożnych klientów podeszli do tematu z rezerwą. Jeden z nich spotkał się z oszustem w 2005 roku. Jeden z brokerów zobaczył w biurze Madoffa rzeźbę przedstawiającą śrubę lub wkręt. Kiedy spytał, skąd ten pomysł, usłyszał: ludzi można wkręcać albo po prostu robić przekręty. Właśnie tym się zajmuje. Palm Beach na Florydzie. Madoff spędzał tu weekendy w poszukiwaniu nowych ofiar. Nadmorski kurort dla multimilionerów jest kwintesencją szyku i splendoru. Palmy, jachty, hotele i elitarne kluby. Zrzeszają głównie emerytów skorych do wspierania dobroczynności i inwestowania w fundusze.
Dawniej pracownicy Wall Street spędzają tu emerytury. Ofiary Madoffa wywodziły się z tego samego środowiska co on, z tym, że w większości byli to już emeryci. To amerykański odpowiednik Chamonix, Genewy czy Saint-Tropez. Zamożni seniorzy, aktywni w ramach lokalnej społeczności, a zarazem trzon diaspory żydowskiej. Wymarzone tereny łowieckie dla Madoffa. Madoff błyskawicznie zorientował się, jak dużo może zyskać, wtapiając się w otoczenie. Lubił pojawiać się w ekskluzywnych hotelach i klubach, wykorzystując opinię renomowanego finansisty z Wall Street. W Palm Beach zyskał przydomek wujek Bernie. Cieszył się uznaniem i podziwem w kręgach Wall Street. Był swojakiem, który znał działanie systemu. Mówiono o nim: Bernie jest w porządku. Wykorzystywał jedynie bliskich z kręgów darzących go zaufaniem. Można to określić mianem oszustwa przez powinowactwo. Oszukiwał głównie i z wielkim powodzeniem społeczność żydowską, partnerów od gry w golfa i ludzi, z którymi organizował akcje charytatywne. W tym tkwiła jego potęga. Fascynująca postać. Dokonał przestępstwa z niezwykłym rozmachem. Doliczono się 64 tysięcy ofiar inwestujących w fundusz bezpośrednio lub pośrednio. Zajmował się majątkami wielu europejskich rodzin królewskich i arystokratycznych. Nasuwa się pytanie, w jaki sposób ten niepozorny nowojorski Żyd zdołał naciągnąć aż tylu ludzi? Przyjęto go do Palm Beach Country Club, zrzeszającego wyłącznie najbogatszych filantropów. Opłata wstępna wynosiła $400,000. Należało też wykazać, że co najmniej taką kwotę kandydat przekazywał na cele dobroczynne rokrocznie przez ostatnie 5 lat. Taki klub, zwłaszcza w USA, zapewnia powszechne zaufanie. To bardzo otwarte towarzystwo, które dopuszcza do siebie ludzi o nienagannej opinii i grubym portfelu. Madoff skutecznie korzystał z tej aury, kusząc kolejne ofiary. Przebywanie w jego towarzystwie zniewala. Jest serdeczny, inteligentny, błyskotliwy, uprzejmy, miły. Rozmowa z nim może być atrakcyjna pod wieloma względami. Wykorzystywał je wszystkie, by wyciągać więcej pieniędzy. Poza miliarderami z Florydy, na pokusę inwestycji stulecia dali się też złapać celebryci. Wśród nich Steven Spielberg, John Malkovich i Elie Wiesel. Jakie techniki pozwoliły omotać aż tylu ludzi z solidnym bagażem życiowym? Wszyscy opowiadali sobie nawzajem, jaki ten Madoff jest cudowny. Bernie Madoff nie musiał przekonywać do siebie rzesz indywidualnych inwestorów, bo jego klienci robili to sami. Musisz załapać się na jego fundusz, przynosi 10-15%, to cud. Podobne rozmowy odbywały się w synagogach w Palm Beach na Long Island. Jeśli w dowolnej chwili chcieli wycofać swoje pieniądze, otrzymywali je bez problemu. Nie było więc powodu, by ktokolwiek alarmował, że mogą mieć do czynienia ze szwindlem. Korzystał ze sprawdzonej strategii, przedstawiał fundusz jako produkt elitarny. Ofiara sądziła, że ma do czynienia z kimś uprzywilejowanym, bo trudno się było z nim skontaktować. Kiedy już udało się z nim spotkać, przeważnie odpowiadał, że nie ma miejsca na naszą inwestycję i nic nie może poradzić. Frustrowało to przyszłe ofiary. Jednak na kolejnym spotkaniu dowiadywaliśmy się, że jeśli wciąż chcemy inwestować, to pojawił się cień nadziei. Klient był szczęśliwy, połechtany i gotów zainwestować dwa razy więcej niż zamierzał. Słyszał jeszcze tylko nikomu ani słowa. Jeśli powiemy czterolatkowi, że nie dostanie lizaka, albo 40-letniemu przedsiębiorcy, że nie będziemy pomnażać jego pieniędzy, adresat wiadomości wpadnie w rozpacz. W ten sposób Madoff przekonywał ludzi do inwestowania.
Polegał na bardzo prostej obserwacji. Każdy inwestor chce zarabiać, a zyski powinny być możliwie stabilne. Nie zabiegał o klientów. Ludzie rzucali w niego pieniędzmi, chcieli mieć udział w tym przedsięwzięciu. Najbogatsi znali go osobiście, a skromni inwestorzy powierzali swoje środki domom maklerskim współpracującym z Madoffem. Spytałem, kim jest Bernard Madoff i co mnie z nim łączy. Dowiedziałem się, że wszystkie pieniądze, jakie włożyłem w fundusz zasilający, trafiły do Madoffa i przepadły. Zdenerwowałem się. Straciłem 400 tysięcy dolarów, a więc należę do lżej poszkodowanych. Steven Greenspan też padł ofiarą oszustwa. Jak na ironię, psycholog od lat zajmujący się tematem wiarygodności stracił lwią część pieniędzy. Postępował bardzo dobrze. Nie obiecywał ogromnych zysków. 10% rocznie. Bezterminowo. Niezła stopa zwrotu, lepsza niż większość dostępnych na rynku, ale daleka od funduszy hedgingowych przynoszących od 50 do 100% rocznie. Miał świadomość, że ci, których naciągał, staliby się podejrzliwi wobec takiej oferty. Możliwość godziwego, a jednocześnie realnego zysku czyniła ofertę atrakcyjną. Madoff był dobrym psychologiem, podobnie jak większość przestępców. Tacy goście wiedzą, że ludzie są z natury ufni, albo zbyt uprzejmi, by powiedzieć: chwileczkę, ty kłamiesz, nie wierzyć. Pytanie brzmi, w jaki sposób zdołał wciągnąć tyle osób do swojej piramidy? Zawsze odpowiadał, że nie może przyjąć kolejnych pieniędzy, nie ma już takiej możliwości. Niewykluczone, że w chwili, kiedy tak odpowiadał, była to prawda. Odmowę można więc uznać za uzasadnioną, sugerującą ryzyko dalszego inwestowania. Taka reakcja go chroniła. Asekuracyjna technika zdołała przekonać nawet jego najinteligentniejsze ofiary. Oszust czy krętacz ujawnia chciwość swoich ofiar. Często więc kat i ofiara są swoim lustrzanym odbiciem. Każdy człowiek ma potrzebę uznania. Towarzystwo Madoffa zaspokajało ją. Dali się oszukać, bo znaleźli to, czego szukali. Choć ofiary zabiegały o uwagę Madoffa, odwzajemniał się on tylko lekceważeniem. Nie darzy poszkodowanych współczuciem. Uważa, że dostali więcej, niż im się należało. Potwierdzają to prywatne nagrania z więziennej celi w Karolinie Północnej. Krzywda dotknęła tych, którzy dołączyli do gry najpóźniej. Czy dużo dla nich zarobiłem? Owszem. Czy inwestorzy stracili zyski, których się spodziewali? Tak. A czy stracili kapitał? Kiedy to wszystko się skończy, nieliczni, jeśli w ogóle ktokolwiek, stracą odsetki. Patrzy na ofiary z cynizmem. Uznał, że najbogatsi nie powierzali mu całego majątku, czyli sytuacja nie była poważna. Oto co mówi o drobnych inwestorach, których zrujnował. Obietnica zysków w wysokości 10% rocznie musi być podejrzana. Nie należało mi ufać. Makiaweliczna perspektywa, pozbawiona skrupułów i poczucia winy. Ktoś, kto je miewa, nie będzie skutecznym oszustem. Madoffowi poczucie skruchy jest zupełnie obce. Skąd wzięła się ta postać i jakie okoliczności pchnęły ją do realizacji potężnego przekrętu? W celi podsunął kilka możliwych odpowiedzi. Tak się złożyło, że trafiłem do branży, do której niełatwo się dostać. Wszystko kontrolował establishment, do którego nie należałem. Byłem człowiekiem z zewnątrz, nie stały za mną pieniądze, ani tym bardziej koneksje rodzinne.
Madoff urodził się w 1938 roku w ubogiej rodzinie imigrantów ze wschodniej Europy. Mierził go brak pochodzenia, dostępu do elitarnych studiów i prestiżowych znajomości. Jego przeszłość jest wyjątkowo niepozorna, zarówno na etapie dzieciństwa, jak i lat młodzieńczych. Dorastał w rodzinie z nizin klasy średniej w nowojorskiej dzielnicy Queens. Chodził do zwykłej szkoły. Był raczej oblatany, należał do szkolnej reprezentacji pływackiej i nie mógł narzekać na relacje z dziewczętami. Nic jednak nie wskazywało na to, że kiedyś będzie jednym z wielkich Wall Street. Dorastał w poczuciu niedosytu, bo nie mógł na przykład iść na studia podyplomowe. Odczuwał frustrację społeczną, bo wiedział, że nigdy nie dołączy do wyższych sfer. Ojciec miał trochę problemów zawodowych i dlatego Madoff zafiksował się na społecznym odwecie. Legitymował się tylko dwoma dyplomami. Zrobił uprawnienia ratownika i licencjat z nauk politycznych. Poślubił Ruth, którą poznał w szkole średniej. Była towarzyska, zabawna i dużo odważniejsza niż mąż. Pobrali się w Laurelton, skąd pochodzili, i wprowadzili do małego mieszkania w nieodległym Bayside. Już wtedy zdradzał wyższe aspiracje. Z pomocą teścia księgowego stworzył swój pierwszy portfel klientów. Dlatego w wieku 22 lat otworzył biuro maklerskie, wciąż pracując jako ratownik na plażach Long Island. Zaczynał od podstaw, uruchomił niewielkie biuro obracające tymi akcjami na giełdzie. Dzięki temu doprowadził do licznych innowacji w branży. Wiele rozwiązań, z których codziennie korzystamy na całym świecie, pozwala na sprawniejszy i tańszy obrót papierami wartościowymi. Zawdzięczamy je działalności jego firmy. Stworzył doskonały dom maklerski, który w pewnym momencie odpowiadał za obrót 0,1% udziałów notowanych na nowojorskiej giełdzie. Amerykanie uwielbiają takie historie. Ratownik zostaje jednym z królów Wall Street. Firma radziła sobie świetnie, ale Madoffowi wciąż było mało. Był rewelacyjnym maklerem. Zarabiał krocie, ponieważ skomputeryzował wiele zadań wykonywanych dotychczas ręcznie. Firma rosła, a on był zwykłym pośrednikiem. Wykonywał drugorzędne zadania, na które establishment finansowy patrzył z góry. Czuł, że jest postrzegany jako podwykonawca, a nie twórca. Frustracja zachęcała Madoffa do urozmaicania prób wejścia do świata inwestorów. Jako jeden z pierwszych zrozumiał, że komputery zmienią oblicze giełdy raz na zawsze. Współtworzył Nasdaq, pierwszy w pełni skomputeryzowany rynek giełdowy. Wspinał się po drabinie Wall Street, aż został wiceprzewodniczącym Nasdaq. W ten sposób dołączył do grona najważniejszych graczy, zyskując zaufanie instytucji finansowych. Lista pełnionych przez niego wysokich funkcji jest długa. Nasdaq to tylko początek. Madoffa wybrano na człowieka roku OTC, czyli obrotu pozagiełdowego. Dołączył do najlepiej opłacanych dyrektorów. Pochwały i nadane mu tytuły można wymieniać długo. Nikt nie patrzył mu na ręce. Współtworząc system, był poza wszelkim podejrzeniem. Madoffa uznano za człowieka Wall Street. Zyskał szacunek środowiska. Jego podstawową motywacją nie były jednak pieniądze. Nie był raczej aż tak chciwy. Przeglądając kwoty, które zwracał inwestorom, zanim wszystko runęło, zobaczymy, że czasami korzystał z własnych oszczędności. Działał w oderwaniu od pieniędzy. Oto jeden z kluczy do jego przekrętów. Pieniądze były tylko pieniędzmi. Dołączył do klasy uprzywilejowanej. Natomiast w kwestii pieniędzy, jak wielu podobnych oszustów, osiągnął poziom, na którym majątek przestaje się liczyć. Pozostawał jednym z najlepiej opłacanych ludzi na Wall Street. Wiódł bardzo wygodne życie. Czy zatem mogło chodzić o pieniądze? Raczej nie. O prestiż i sławę? Trudno powiedzieć, by cieszył się szczególnym uznaniem zwykłych ludzi, jeśli już to inwestorów, dla których pracował. Cóż
Sukces Madoffa napełnia jego żagle wiatrem. Imperium zajmuje 3 piętra Lipstick Building. 18 i 19 przeznaczone są dla maklerów, natomiast 17, zwane klatką, służy nieuczciwej działalności związanej z funduszem inwestycyjnym. Rozdzielenie przestrzeni, w której odbywały się uczciwe transakcje, od tej poświęconej budowaniu piramidy, było przemyślane. Bariera przypominała wielki mur chiński. Oszustwa z powodzeniem realizowano na przestarzałych komputerach osobistych. Pozwalały one tworzyć fałszywe zestawienia i potwierdzenia transakcji. Pracownicy obu działów nie przeszkadzali sobie nawzajem. Lokale były doskonale wygłuszone. Pnąc się po szczeblach kariery, Madoff wierzył w szczęśliwą gwiazdę. Nic nie mogło powstrzymać piekielnej spirali, która go wciągała. Potwierdził to. Z powodu sukcesu i tego, że zawsze stawiałem czoło przeciwnościom, mogło się tak zdarzyć, że niewystarczająco długo i wnikliwie analizowałem niektóre posunięcia. Chodzi na przykład o kwestię tego, kiedy zacząłem zbaczać z obranego kursu. Potrafiłem się przekonać, że to tylko stan przejściowy. Wspomniany sukces sprawiał, że mogłem wciąż funkcjonować w ten sposób, po prostu się nad tym nie zastanawiając. Na jego sukces dała się nabrać nawet amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Nie dość, że zdobył jej zaufanie, to jeszcze został głównym konsultantem do spraw przejrzystości finansowej i kontroli. Bezwstydnie uczestniczył we wszystkich posiedzeniach. Jestem przekonany, że większość praktyków rynku chce postępować wedle ustalonych reguł. To uczciwi ludzie. Miał okazję pracować z członkami komisji i podpowiadać, co należy zrobić. Wprowadzano przepisy wynikające z jego sugestii. Według mnie pomyłka nie wchodzi w rachubę. Ktoś panował nad dochodzeniami i chronił Madoffa. Cieszył się zaufaniem, które pozwalało mu unikać wnikliwej lustracji, a powinien był ją przejść. Dochodzenia w jego sprawie prowadzono ponad 10 razy. Żadne z postępowań nie przyniosło rezultatu. Powód był prosty. Śledczy nigdy nie zjawili się na 17 piętrze w biurach funduszu. Jego twórca mógł liczyć na krótkowzroczność władz i swoich pracowników, zapewne nieświadomych oszustwa. Dobrze im płacił, dlatego się nie odzywali. Z premedytacją trzymał ich w cieniu. Sęk w tym, że wedle powszechnej opinii uchodził za sympatycznego człowieka. Był hojny dla podwładnych, ale nikt z empatią dla innych nie zrobiłby czegoś podobnego. Dobrze naoliwiona maszyna pozwalała mu wieść luksusowe życie, wolne od poczucia winy czy wstydu. Miał apartament na dachu nieopodal Central Parku, willę na Long Island i w Palm Beach oraz jacht. Bywał w hotelowych barach dzielnicy finansowej i otrzymywał zaproszenia na wszystkie imprezy wyższych sfer, a także uroczystości charytatywne. Regularnie odwiedzał hotel Breakers w Palm Beach, zachowywał się jak książę i nie życzył sobie, by przeszkadzał mu byle kto. A jak postrzegali go poszkodowani? Czy szastał pieniędzmi? Brakowało mu szyku finansistów, jak też ich arogancji, a także garniturów po 10 tysięcy dolarów. Był inny. To jeden z kluczy do jego przekrętu. Widząc, że nie liczy się z pieniędzmi, pomyślelibyśmy, że to nasze pieniądze. Większość oszukanych uważała Madoffa za dobrego i rzetelnego menedżera. Byli przekonani, że prowizja, którą zarabiał dzięki nim, nie szła na marne. Uważali, że to dobry znak. Co więcej, ulubioną restauracją jego i jego żony była skromna, sympatyczna i bezpretensjonalna włoska knajpka. Zawsze zjawiali się o 6:30 wieczorem. Zamawiali kurczaka i kieliszek czerwonego wina dla niego, pił bardzo mało, a dla niej rybę.
Spędzali tam około godziny i zostawiali 20% napiwek. Na co dzień wiedli przyjemne życie, ale bez szalonych wydatków. Madoffowie byli zamożni. Dysponowali wieloma domami, udziałami, odrzutowcem, mieli też jachty. Kiedy jednak przypomnimy sobie ówczesnych menedżerów funduszy hedgingowych i ich bogactwo, nasi bohaterowie w żaden sposób nie odbiegali od normy. W świetle standardów panujących w branży wiedli stosunkowo skromne życie. Jaka więc była prawdziwa natura Madoffa? Co działo się w jego głowie, kiedy oszukiwał ludzi? Co poza rewanżem społecznym pchało go do działania? Był agitatorem. Do perfekcji opanował wszystkie elementy swojej fantazji, do tego stopnia, że w to uwierzył. Dążył do wielkości i chciał zdominować sektor. W chwili, w której pojawił się ten pomysł, szaleństwo spekulacji wzięło górę. Madoff przyjął królewską postawę, uważał, że jest ponadprzeciętny, do czego się zresztą przyznał. Udało mi się odnieść sukces, po czym jakby z dnia na dzień zyskałem sposób myślenia, który zapewniał, że mogłem osiągnąć niemal wszystko. Nie przestawałem pracować nad pewnością siebie, aż do chwili, kiedy czułem, że nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Odtąd wyzwaniem było iść wbrew establishmentowi i za wszelką cenę osiągnąć szczyt. Nie ma rzeczy niemożliwych. Potwór o zimnym sercu. Dziennikarze i psychologowie rozgryzali go. Psychopata, schizofrenik, socjopata? Na którą chorobę cierpiał? Można chyba mówić o symptomach psychopatii. Jednym z nich jest manipulacyjna, czarująca osobowość, skrywająca właściwy motyw działania. Innym jest patologiczne okłamywanie. Z tym, że podobne zachowania możemy spotkać u wielu ludzi, którzy nie popełniają przestępstw i pozostają skutecznymi przedsiębiorcami. To element gry. Z pewnością był w jakimś stopniu obsesyjno-kompulsywny. Na przykład żaluzje musiały być równo zasłonięte, a wnętrze tylko w określonej kolorystyce. Jest w pewnym sensie schizofreniczny. Znalazł się w potrzasku, kiedy piramida przestała działać. I co zrobił? Brnął dalej w bezprawne operacje na skalę globalną, gromadząc jeszcze więcej środków, by zabezpieczyć swój byt i maskować przekręt. Bałagan na biurku lub nierówno opuszczone żaluzje potrafiły rozwścieczyć Madoffa. Sprawiający wrażenie delikatnego i ciepłego mężczyzny wujek Bernie okazał się zimny, maniakalny i wyrachowany. Spotkałem go dwa razy. Był cichy, nie chciał chyba za dużo mówić. Kiedy go poznałem, niczym mnie nie ujął, nie był też typem gawędziarza. To nie jest facet, który klepnie cię w plecy i zaproponuje drinka. Ktoś nawet zdradził mi kiedyś, że nie lubi ubywać w klubie Palm Beach, gdzie wszyscy chcieli z nim rozmawiać o inwestycjach, a on nie miał ochoty, bo przyszedł pograć w golfa. Blask szanowanego człowieka zaczął przygasać, kiedy analityk finansowy Harry Markopoulos wysłał 4 kolejne sprawozdania do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. W latach 99-2008 usiłował przekonać władze, że fundusze Madoffa są największym oszustwem na świecie. Wysiłki spełzły na niczym, bo raportów nigdy nie rozpatrzono. Niestety nikt nie zareagował na moje pisemne zgłoszenia z lat 2000, 2001, 5, 7 i 8. Oszustwo, któremu należało zapobiec w roku 2000, wzrosło z 7 do 50 miliardów dolarów. Kolejne osoby zaczęły wątpić. Mój klient obawiał się, że ma do czynienia z podejrzaną inwestycją. Zaniepokoił się, kiedy jego zyski spadły o 8-10%. Zapytałem wtedy Madoffa, jak to robi. Odmówił odpowiedzi, tłumacząc, że to informacje zastrzeżone. Nie spodziewałem się innej reakcji, dlatego naciskałem. Co mam przekazać? Jak przekonać klienta, że nic się nie dzieje? Powiedział,
Mogę zarabiać na wzrostach albo na spadkach, ale nie kiedy rynek jest płaski. Zawsze unikał pytań ze strony klientów i udzielał wymijających odpowiedzi. Tak było do lata 2008, kiedy klienci zrobili się natarczywi. Docierały do niego poważne ostrzeżenia. Wiedział, że nie ma możliwości spłacenia klientów i zaczął naruszać prywatne oszczędności. Był przyparty do muru. Niektórym powiedział, że nadeszły przejściowe trudności i próbował przekonać do pozostawienia pieniędzy w funduszu. Od tego lata zaczął się zapadać w sobie i szybko zrozumiał, że nadszedł koniec. Po upadku Lehman Brothers kryzys finansowy uległ pogłębieniu, a klienci Madoffa zażądali zwrotu kapitału. Musiał znaleźć 7 miliardów dolarów, których oczywiście nie miał. Postęp kryzysu spowodował, że firmy finansowe, klienci banków i menedżerowie, którzy zainwestowali na giełdzie, stanęli w obliczu dużych strat. Kto powierzył pieniądze Madoffowi, naturalnie chciał je odzyskać, by ratować kapitał. Nadeszła chwila, w której wobec ogromnej liczby żądań sprzedaży oszust zorientował się, że dalej tego nie pociągnie. Pieniędzy nie było. Proceder dobiegł końca, a bańka miała wkrótce pęknąć. 10 grudnia 2008, przyparty do muru, zadzwonił do obu synów, których zatrudniał, i wyznał prawdę. Wiedział, że piramida wkrótce runie. W końcu agenci FBI zjawiliby się pod drzwiami jego apartamentu. Scenariusz, który przygotował, wydaje mi się bardzo sprytny. Najpierw poinformował brata Petera, a potem synów, którzy go zadenuncjowali. W ten sposób ochronił synów, ponieważ oddalił od nich podejrzenia o współudział. Mógł też zakończyć oszustwo, które pozbawiło go sił. Powiedział im, to się musi skończyć. Miał poważne kłopoty, które nie pozwalały mu wypełnić zobowiązań. Można było odnieść wrażenie, że nadszedł swego rodzaju ratunek, ogromna ulga, jakby wiedział, że to nie mogło trwać wiecznie i któregoś dnia musiało tąpnąć. Im prędzej, tym lepiej. Kiedy wyjawił prawdę przed dziećmi, pozostało mu kilka godzin wolności. Może to zaskakujące, ale spędził ten czas z pracownikami na firmowej wigilii. Wiedział, że trafi na pierwsze strony gazet najdalej za dwa dni, po czym zjawi się u niego policja. Mimo to potrzebował chwili radości. Jako oszust od początku lubił swoją rolę i nie rozstał się z nią nawet wtedy. Kiedy jest się jedyną osobą świadomą, że nazajutrz wszystko się skończy, widok ludzi pijących szampana sprawia radość. Kurtyna miała zaraz opaść, ale on do końca wytrwał w roli. Nawet w ostatnich chwilach wolności Madoff kontrolował i chronił swój status. Pozostał członkiem elitarnego kręgu wziętych finansistów, a nawet rozważano jego kandydaturę na przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych. Po aresztowaniu rankiem 11 grudnia zwolniono go za kaucją w wysokości 10 milionów dolarów, nakładając areszt domowy. Telefon nie przestawał dzwonić, a przed budynkiem tłoczyli się dziennikarze. Nękany, osaczony i bezsilny próbował popełnić samobójstwo, przedawkowując lekarstwa w Boże Narodzenie. Próba samobójcza zakończyła się niepowodzeniem, bo Madoff nie miał poczucia winy. Samobójstwo popełnia ktoś, kto żałuje swoich ofiar. Madoffa to nie dotyczyło. Większość ludzi odebrała tę próbę jako kolejny numer. Zawsze zachował go naturalny optymizm, który pozwalał za każdym razem wyjść na swoje. W czerwcu 2009 rozpoczął się proces. Madoff postanowił przyznać się do zarzutów, aby zmniejszyć wyrok. W świetle prawa amerykańskiego oznacza to zarówno brak dyskusji, jak i śledztwa. Nie zmienił zdania, działał bez wspólników.
Dobrze przemyślana obrona natychmiast zatrzymała wszelkie kroki dochodzeniowe. Można się jedynie domyślać różnych scenariuszy. Czy chronił kogoś, a może tylko chronił siebie? Dla mnie to niewiarygodne, że taką piramidę stworzył tylko jeden człowiek. A co z pokrzywdzonymi? Nie okazał im krzty współczucia. Czy wykazał skruchę? Wręcz przeciwnie. Był nastawiony bojowo i właściwie stwierdził, że zasłużyli na swój los. Nie uronił nawet łzy nad ofiarami, jakby uważał, że to element gry. Twierdził, że próbował przeprosić poszkodowanych. Z naszych rozmów wynika, że pamiętał transparenty z hasłem Scotch Bernie. Dotknęło go to do żywego. Niemniej do swoich ofiar miał stosunek ambiwalentny. Oscylował on między żalem a gniewem. Te skrajności się mieszały. Nie tylko nie wykazał skruchy, ale też nigdy nie rozważał, jak wielkie poczynił szkody. Wypowiadał się na ten temat w więziennej celi. Nie bałem się aż tak, by powiedzieć sobie, nie mogę tego zrobić, czy też nie powinienem ryzykować. W ogóle się nad tym nie zastanawiałem. Patrząc wstecz, nie mogłem się tego nie podjąć. Nikt mnie w to nie wciągnął. Nie bałem się, nawet tego, że mnie złapią. Tłumaczyłem sobie, że to, co robię, jest dobre i nikomu nie stanie się krzywda. Przedsięwzięcie miało charakter tymczasowy, ale odniosłem sukces, pomnażałem kapitał innych i pomyślałem, że taka sytuacja może potrwać dłużej i jest do przyjęcia. Skazano go na 150 lat więzienia i przeniesiono do Karoliny Północnej. W krótkim czasie zyskał pozorny szacunek współwięźniów, choć wyrok uważał za niesprawiedliwy. W więzieniu szanowano go, ponieważ był jednym z największych oszustów finansowych w historii. Jest błyskotliwym człowiekiem, do którego można się udać po poradę finansową. Pracował w więziennej kantynie, prowadził też sklep. To chyba najskuteczniejszy przedsiębiorca wśród osadzonych. Nie pali się do rozmów ze mną na temat swojej sytuacji w więzieniu. Absolutnie nic nie zakłóca jego odsiadki. To federalne więzienie o umiarkowanym rygorze. Spotkało go dobre przyjęcie ze strony więźniów. Można domniemywać, że uchodzi tam za celebrytę ze względu na medialne zainteresowanie jego osobą. Wciąż jednak jest oburzony i zwraca uwagę na podwójne standardy. Myślę, że ma w tym sporo racji i dotyka istotnej kwestii. Międzynarodowy Bank HSBC zapłacił karę około $1.5 miliarda za obsługę kont terrorystów i pranie pieniędzy karteli narkotykowych. Czy którykolwiek z szefów banku siedzi w więzieniu? Nie. Nigdy nie wyjdzie na wolność. Zamiast starać się przetrwać, Madoff woli spędzać czas na ulubionej czynności. Zarządza cudzymi pieniędzmi. Ostatnio wszedł na rynek kakao, wykupując cały jego zapas i sprzedając po wyższej cenie na więziennym spacerniaku. Dla mnie to patologia. Jest obsesyjno-kompulsywnym neurotykiem. Potrzebuje potwierdzenia swojej wartości w oczach innych i chce uchodzić za niezastąpionego. Często odczuwa silną potrzebę dokonania oszustwa, by osiągnąć sukces dzięki osobowości, która nie należy do niego. Uwodząc innych, oszust tak naprawdę uwodzi samego siebie. Jego niezwykła zdolność do zdobywania przychylności innych wciąż intryguje. Z powierzonych mu $50 miliardów odzyskano ledwie 10. Tych, którzy na piramidzie skorzystali, nie poznamy.
Wśród towarzyszy niedoli Madoffa są przywódcy mafii. Bez wątpienia dbają o jego milczenie. Nie mam pojęcia, co zrobił, ale kilkakrotnie przed sędziami stanowczo odmówił wikłania w sprawę kogokolwiek innego. Upierał się, że ponosi pełną odpowiedzialność za wszystko. Gdzie przepadły miliardy dolarów? To tajemnica. Chroni siebie, jest największym z osadzonych przestępców. W trakcie odbywania kary dowiedział się o samobójstwie syna popełnionym w rocznicę aresztowania. 4 lata później drugi z synów zmarł na raka. Tego dnia Madoff zadzwonił do Eugene'a Soltesa. Mimo tragedii znów się nie załamał. Połączenie z więzienia stanowego. Czy zechce pan przyjąć rozmowę? Zgodziłem się, dzwonił Bernie. Tym razem naprawdę mnie zaskoczył. Zaledwie kilka godzin wcześniej czytałem w internecie o śmierci jego syna. Nie dzwonił do mnie bynajmniej Bernard Madoff, ojciec nieżyjącego bohatera artykułu, który właśnie czytam. Nie wiem, co powiedzieć, brak mi słów. Trzymam się, daję radę. Pamiętasz, rozmawialiśmy we środę o tych odsetkach, możemy do tego wrócić? Rozmowy są ograniczone do kwadransa. Przez 10 minut zadawał mi pytania dotyczące stóp procentowych. Oto najlepszy dowód, jak oddziela informacje, czy są to najtragiczniejsze wieści, jakie można usłyszeć, czy całkiem neutralne. Segreguje dane i idzie dalej. Stracił rodzinę. Podobne sytuacje druzgocą ludzi. Madoff nigdy nie reaguje na rzeczywistość tak, jak oczekuje od niego większość. Na temat roli żony opinie są podzielone. W Lipstick Building była codziennie, zatem trudno uwierzyć, że o niczym nie wiedziała. Nigdy nie wystąpiła o rozwód. Pochowała obu synów, a mąż trafił do więzienia. Jej życie legło w gruzach. Na kilka dni zanim wszystko runęło, zlecił żonie załatwienie kilku spraw finansowych. Wielu cyników założyło, że musiała być wtajemniczona. Pewności nie mam, ale mogę uwierzyć, że jest niewinna i nie wiedziała, co się dzieje. Nie spieszyłbym się z obwinianiem jej i chyba mam rację. Wątpię, by cokolwiek potwierdzało jej współudział. Pamiętajmy, że też padła ofiarą. Nigdy nie była bezpośrednio wplątana w proceder. Od bezpodstawnych zarzutów pod jej adresem aż się roiło. Traktowano ją paskudnie, na przykład w tabloidach. Nie mogła nienękana wyrzucić śmieci ani podróżować metrem. Żona stwierdziła, że o niczym nie wiedziała. Słucham? Biorąc pod uwagę ich więź, zasadne jest pytanie, czy była poinformowana o oszustwie. Nie chodzi o szczegóły, ale o to, że działalność męża miała charakter przestępczy. La grosse partie du travail de son époux était totalement frauduleuse. Madoff przejdzie do historii jako największy oszust w białym kołnierzyku, z tym, że jego motywy pozostaną tajemnicą, nawet dla bliskich. Kiedy myślimy o nadużyciach finansowych czy przestępczości białych kołnierzyków, Madoff uchodzi za genialnego łotra. To uczciwa definicja, biorąc pod uwagę, że zniszczył finansowo bardzo wielu ludzi. Ale widać również ogrom szkód fizycznych. Madoff nadal umniejsza swoją rolę w gigantycznym oszustwie, które sam skonstruował, robiąc z systemu kozła ofiarnego. Colin Aaron czyta jeden z jego pierwszych listów na ten temat. Trzeba lepiej zrozumieć, w jaki sposób ktoś taki jak ja znalazł się w wiadomej sytuacji. Mam wrażenie, że to brakujące ogniwo w potencjalnym rozwiązaniu kryzysu finansowego. To trudniejsze niż obarczenie winą złych nasion i uznanie, że nie ma na to lekarstwa. Nie należę do tej grupy. Dla świętego spokoju wolę w to wierzyć. Codziennie próbuję zrozumieć, w jaki sposób do tego dopuściłem. Jestem winien, nigdy temu nie przeczyłem. Zostałem do tego popchnięty przez innych, ale to nie wyjaśnia źródła problemu, ani nie przynosi sposobu zapobiegania.
Niestety, tak działa nasz system sądowniczy. Prokurator skupia się na wniesieniu sprawy i zapewnieniu sobie wygranej, a sędzia nie dysponuje niezbędną dokumentacją. Co gorsza, w przestępczości finansowej zrozumienie realiów jest znikome. Mógłbym długo tłumaczyć, ale chyba już rozumiecie. Bernard Madoff pozostanie legendą wśród przestępców w białych kołnierzykach. Wyjątkowa patologia sprawia, że nigdy nie weźmie pełnej odpowiedzialności za oszustwo wszechczasów. Choć specjalistów fascynuje jego dar ukrywania nieuczciwości, sam płaci za to wysoką cenę, podobnie jak jego najbliżsi. Jako więzień własnego umysłu nigdy nie zdradzi, co zrobił z większością zgromadzonych pieniędzy. Tę tajemnicę zabierze do grobu.